Cześć, ja jestem Wiktor i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku. Przecież wszyscy wiemy, że jesteś Wiktor. No i co, ale tak mówię, wiesz, formalnie. Dzisiaj, słuchajcie, jedziemy, pokażę wam, jaki mamy skatepark w okolicy, jakiego mamy pumptracka trochę dalej niż od naszej okolicy. No, także zobaczymy, jak to będzie i dzisiaj jestem, słuchajcie, z Karolem i z Błażejem. No, to jakoś to będzie, nie? Pion. Dobra, jedziemy z tym. Jedziemy na pumptracka, nie? Jedziemy. Słuchajcie, właśnie sobie jedziemy na pumptracka. Karol jedzie przede mną. Jeszcze nie wiadomo, czy dojedziemy. Dojedziemy i zrobimy coś tam fajnego. Może się pościgamy na pumptracku i będzie fajnie. No i... Siema! No i jedziemy. Nie mamy dzisiaj za bardzo, słuchajcie, dużo czasu, dlatego tak krótko byliśmy na skateparku, taką macie krótką nagryweczkę, ale przynajmniej widzieliście, jak tam jest. No i... No i fajnie. Słuchajcie, przyjechaliśmy na pumptracka, ja zakładam kask i ścigamy się. Karol będzie mierzył stopę, robię pierwsze okrążenie rozgrzewkowe. Ten pumptrack jest prawie jak pumptrack tam. W jednym momencie trzeba przypedałować, żeby troszkę szybciej było. Jedno okrążenie rozpędowe i jedziemy. Jedno rozpędowe, żeby się trochę rozpędzić. I dawaj, Karol, zaczynaj. Jeszcze jedno, dam radę. Dobra. Czwarte okrążenie najlepsze. 14
3. Ostatnie najlepsze. Uff. Ile jest ten? Jaki jest czas najlepszego? 14.53, zapamiętajmy, dobra. Najgorszy 15.65. 14, czyli sekundę. Niecałą. Dobra. Słuchajcie, jeszcze coś tu porobimy. No i zobaczymy, co jedziemy dalej. Jedziemy do domu, bo zaraz ciemno będzie, no. No, ale jeździmy jeszcze. Mam taki challenge, spróbuję, nie wiem, jeszcze zobaczę, albo, ale te rolery, albo te tutaj muldy spróbuję przeskoczyć. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Teraz słuchajcie, zmierzymy Karolowi czas. Na pewno będzie dobra, mamy stoper przygotowany. Także Karol, okrążenie rozgrzewkowe i ci liczymy czas do tego miejsca. Dobra? No to jedź rozgrzewkowe. Karol, dawaj, odtąd zaczynasz i start. Dawaj. Dawaj, ostro. Jeszcze. Koniec. Jaki czas? 17.66. Pokaż. 17.66, słuchajcie. No to 3 sekundeczki gorzej ode mnie, ale zobaczymy. Teraz może ja pojadę jeszcze raz z tej samej, tym razem z tej perspektywy. Zobaczycie, jak to w moim wykonaniu wygląda. No. Teraz jedzie Wiktor i zobaczycie to, jak my to widzimy. Słuchaj, ta rozgrzewko. Jakie to jest męczące. Ten Pumptrack jednak taki jest, ale jest frajda przednia. O Jezu, nie mogę. Ale zrobiliśmy może z 20 kółek już. Teraz to, co uciekłem, to było dość dużo. Ale ciężko tego Pumptracka przepompować tam w jednym miejscu bez pedałowania. Ale i tak jest fajnie. Szkoda, że w węgierskiej jurce nie będą mogli takiego zrobić, ale może kiedyś zrobią i się będzie zapieprzało, nie? Dobra, to słuchajcie, chyba już jedziemy do chałupy, nie? Nie wiem, czy wiesz, ale to trzeba będzie wypikać. Dobra, to się wypika. Błażej, jeszcze tak pokaż na Pumptracka, bo chyba już nie będziemy jeździć. Albo jeszcze wam pokażę z mojej perspektywy z dwa okrążenia i koniec, bo i to będzie koniec filmu. Dobra, słuchajcie, jedziemy. 3 okrążenia jednak zrobimy i każde z innej perspektywy. To będzie jedno. Tu niestety trzeba jedną korbę dać. Zmiana perspektywy. Zmiana. Rybie oko to jest dobre. I zrobimy jeszcze jedno takie okrążenie. Dobra, teraz słuchajcie, dajemy na tył.
Dobra, słuchajcie, teraz zobaczycie, jak to wygląda z tyłu. Robimy znowu dwa okrążenia. To jest takie testowe. Jeszcze jedno. Nie wyszedł manual. Koniec. O Jezu. Ale było. Słuchajcie, to był naprawdę bardzo męczący dzień na tym pumptracku i na skateparku, ale było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, wpadniecie na Instagrama i na Snapchata. Ja się żegnam z Karolem, z Błażejem. I jeszcze na moje media. O. No, ale to media Karola podam wam w opisie i zobaczymy, co z tego będzie. Także wbijcie na Snapchata, na Instagrama i jeszcze linki od Karola. I Błażej też chcesz? Nie, mnie to jest niepotrzebne. No dobra, także do następnego filmu, trzymajcie się, no i cześć.